That there is going to tell me how much I have to fuck around to find out what I need to find out. See, as you can see, the more you fuck around, the more you're going to find out. Byłem w swoim życiu na łącznie 6 kierunkach studiów, w tym na studiach humanistycznych, ścisłych, na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, na płatnym programie MBA i na studiach zaocznych na łącznie 3 uczelniach. Coś nieco potrafię. Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie. O kurde. Matko jedyna. Udało mi się raz zostać wyrzuconym z kierunku po 2 miesiącach za niezłożenie jakiejś tam deklaracji, ale też kilka z tych kierunków ukończyć, nawet z wyróżnieniem i stypendium rektorskim za wybitne osiągnięcia. Guys, it's official, it's confirmed, the deal is sealed. I od razu powiem, że w sumie bardziej niż analizować, czy warto iść na studia, ten materiał będzie o tym, dlaczego warto iść na studia. Bo uważam, że jest to jedna z tych rzeczy, którą powinna zrobić każda osoba, która ma taką możliwość. I nie zamierzam w tym materiale udawać, że nie wiem, że przeciętne 5-letnie studia ChatGPT jest w stanie zaliczyć w całości w przeciągu 0,0001 sekundy. A trwający 5 godzin kurs na Skillshare albo Udemy ma podobną wartość dla przyszłego biegłego księgowego, co 3-letnie studia w tym temacie. Wytłumaczę ci, dlaczego serio, z mojej perspektywy, studia są tak jednoznacznie kozacką opcją, że po prostu ciężko mi nawet porównać je do jakiejś innej decyzji życiowej, która pociągałaby za sobą tyle szans i zalet. I nie chodzi mi tutaj wcale o wciskanie ci frazesów typu edukacja i rozwój osobisty są ważne. Zacznę chyba od najbardziej kontrowersyjnego z argumentów na tej liście, czyli faktu, że generalnie studia, jeśli rozpatrywać je pod względem poziomu trudności, są naprawdę banalne. Oczywiście istnieją kierunki elitarne, na które dostać jest się ciężko, ale generalnie, żeby nie dostać się na studia w Polsce, trzeba napisać maturę na ujemną liczbę punktów i dostać od CKE sądowy zakaz studiowania. W innym przypadku, w każdym większym mieście znajdziesz mnóstwo kierunków i mnóstwo uczelni, które przyjmą cię do siebie, jeśli nie w pierwszej, to w 3. albo 4. turze rekrutacji uzupełniającej. Nice. Z kolei zostanie wyrzuconym z większości kierunków jest możliwe tylko, jeśli dosłownie nie będziesz pojawiać się na swojej uczelni i będziesz ghostować piszących do ciebie wykładowców i panie z dziekanatu, jakby to byli sprzedawcy fotowoltaiki. Egzaminy w ramach sesji, które mają na większości kierunków pełnić rolę takiego odsiewu, w zdecydowanej większości nie są w stanie zagrozić studentowi uzbrojonemu w zmysł do kombinowania. Nie mówiąc już o telefonie, czacie GPT albo bazach pytań do zaliczeń przekazywanych sobie przez społeczność studencką z pokolenia na pokolenie. I można by sobie na ten temat ponarzekać. Ale fakty są takie, że brak jakiejkolwiek elitarności studiów nie umniejsza zaletom, które będę tutaj wymieniać, a jednocześnie sprawia, że pójście na studia jest naprawdę, moim zdaniem, niewielkim wyrzeczeniem. Czyli płacisz naprawdę stosunkowo niewielką cenę, żeby dostać to wszystko, co bez dostępu do internetu, bez czata GPT i bez komunikacji miejskiej dowożącej cię co 3 minuty pod same drzwi uczelni kiedyś było znacznie trudniejsze do otrzymania. I tutaj przechodzimy do kolejnego argumentu. Studia stwarzają ci pole do znalezienia rzeczy, które cię interesują i które mogą cię rozwinąć w zbiorze, który jest po prostu gigantyczny. Dostając się na studia, z automatu otrzymujesz dostęp do zajęć twojego kierunku, do specjalistów w zakresie, którego dotyczą twoje zajęcia i ludzi, którzy przynajmniej w minimalnym stopniu są tym konkretnym zakresem tematycznym zainteresowani. Masz dostęp do kół naukowych, na których robi się różne rzeczy, od nagrywania podcastów, przez budowanie maszyn, do organizowania konferencji naukowych. Jako student albo studentka jesteś z automatu mile widziany czy mile widziana na wydarzeniach organizowanych na dosłownie w sumie każdej uczelni, jak na przykład konferencje naukowe, spotkania otwarte, seminaria z biznesem, warsztaty, kursy, debaty polityczne, no wybieraj sobie. Skala losowości tych wszystkich
inicjatyw, ale też ich otwartość sprawia, że uczelnia jest po prostu idealnym miejscem dla osoby, która po ukończeniu szkoły ma równie mgliste pojęcie o tym, co chce robić, co twój wujek na weselu o 2 w nocy, kiedy kończy się alkohol. Będzie to absolutnie wyjątkowa szansa dla ciebie, żeby się ukształtować i spróbować rzeczy przy dosłownie minimalnym wysiłku, bo wszystkie te inicjatywy i tak się dzieją i wystarczy na nie po prostu przyjść. Do it! Studia to jest też awans społeczny w takim naprawdę najlepszym tego słowa znaczeniu. Bo nieważne skąd pochodzisz i w jaki sposób wyglądała twoja ścieżka edukacyjna wcześniej, do tej pory, czy obecnie mieszkasz u rodziców we własnym, wyglądającym jak willa gruzińskiego handlarza organami mieszkaniu, czy może w pokoju o wielkości 2 m2 pod schodami, należąc do społeczności akademickiej, jesteś po prostu studentem albo studentką. I ten fakt jest naraz oczywisty, ale też szalenie istotny. I czyni uczelnię miejscem no po prostu zajebistym, bo bycie niemal kompletnie anonimowym studentem będzie dla wielu osób doświadczeniem szalenie wyzwalającym i pozwoli zrzucić z siebie presję, która może tam być no po prostu przez 1 z miliona powodów, no i to jest coś, czego nigdy innego ci nie da. No na pewno nie da ci tego pójście po szkole do zakładu pracy w odległości 15 minut samochodem od miejsca, gdzie mieszkasz albo mieszkałaś wcześniej całe życie. Przyjeżdżając na przeciętne studia do innego miasta, w przeciągu miesiąca poznasz tyle osób, co przez wcześniejszą resztę życia. Nawet w sumie nie musisz nigdzie wyjeżdżać, bo jak studiujesz w swoim mieście, tak jak ja to robiłem, to ci ludzie i tak przyjadą do ciebie. Społeczność akademicka nawet w ramach poszczególnych kierunków jest na tyle duża, że nikt na początku nie przypnie ci żadnej łatki. Możesz dosłownie wymyślić się na nowo. I chociaż ja sam zostałem w swoim mieście na studia i takiej przemiany nie przeszedłem, tak mi się przynajmniej wydaje, to znam mnóstwo znajomych, którzy przyjechali na studia mając jakieś negatywne mniemanie o sobie, często chcąc coś sobie udowodnić, albo odciąć się od czegoś, jakiejś grupy zachowań czy grupy osób ze swojego wcześniejszego otoczenia i po prostu wyleczyliście na studiach ze wszystkich kompleksów, jednocześnie wymyślając siebie na nowo. Now, this is epic. Kolejny atut studiów to moim zdaniem fakt, że są one doskonałym okresem w życiu na to, żeby w sposób niezakłócony skupić się na sobie, no i swoim rozwoju, ale rozumianym w sposób absolutnie dowolny. Nie chodzi mi tutaj o rozwój oszczędności na koncie bankowym albo rozwój pod kątem wpisów do CV. Chociaż oczywiście to też możesz zrobić, bo możesz w trakcie studiów pójść na kilka staży, spróbować założyć własny biznes, zapisać się na jakiś wolontariat do fundacji albo zacząć 3 związki i przeżyć 3 dramatyczne zerwania, no opcji jest po prostu nieskończenie wiele i możesz robić te rzeczy korzystając z faktu, że mówienie ludziom dookoła ciebie, że studiujesz, dalej działa. W sensie to dalej robi wrażenie i to samo w sobie jest kolejna zaleta studiowania. W sensie serio, z jakiegoś powodu, mimo że przeciętny kierunek studiów jesteś w stanie zaliczyć po prostu mając dostęp do internetu w telefonie, dalej społeczeństwo traktuje studia bardzo poważnie. Jeśli wcześniej tego nie miałeś albo nie miałaś, to teraz studia dadzą ci naprawdę mocny argument do tego, żeby twoje otoczenie dało ci po prostu spokój, bo przecież ty teraz studiujesz i poznajesz właśnie siebie. I mogę potwierdzić na własnym przykładzie, że serio, wymówka życiowa, na przykład dla babci albo dla mamy, że studiuje, jest równie mocna, co jakbyś powiedział czy powiedziała w swoim domu, że masz teraz 3-letni przydział w Afganistanie na pierwszej linii frontu w ramach jakiegoś kontyngentu wojskowego. Wszyscy po prostu kiwają głowami i mają takie poczucie, że wow, okej, no dobra, no to powodzenia. No i na koniec warto zwrócić uwagę na fakt taki stricte transakcyjny, taki aspekt studiowania, że to się po prostu niemiłosiernie, moim zdaniem przynajmniej, opłaca. Jazda pociągiem z Krakowa do Warszawy to wydatek około 100 zł mniej. Bilety w miejscach jakichś turystycznych również kupisz za pół ceny, podobnie jest z komunikacją miejską, jeśli po prostu studiujesz. Nie mówiąc już o systemie podatkowym i ubezpieczeniowym, który również traktuje studentów jak święte krowy. Hell yes. To są kryteria, które z perspektywy osoby młodej i myślącej o uniezależnieniu się, no też finansowym, trzeba wziąć pod uwagę, no i właśnie trzeba to uwzględnić, analizując opłacalność pójścia na studia. Zwłaszcza, że jednym z głównych argumentów przeciwko pójścia na studia jest właśnie rozwijanie kariery zawodowej, no i w domyśle właśnie też stworzenie oszczędności na resztę życia. Oszczędności, które łatwo topnieją, jeżeli płacimy 2 razy tyle, na przykład za bilet pociągiem. Studia mogą też dosłownie płacić ci pieniądze, albo za pośrednictwem stypendiów, na przykład stypendium
socjalnego, które każda uczelnia rozdaje dla grupy najbardziej wykluczonej ekonomicznie na podstawie deklaracji no właśnie tych studentów czy studentek, czy też stypendium rektora dla osób, które dobrze się uczą. Studia mogą też dofinansować ci wyjazdy, chociażby na Erasmusa, czyli na przykład na semestr nauki w innym państwie, ale też na wyjazdy na konferencje albo jakieś warsztaty edukacyjne do innego kraju. Albo nie wiem, na zakup oprogramowania i sprzętu dla koła naukowego, które będzie je wykorzystywać do różnych fajnych rzeczy, typu no właśnie na przykład nagrywanie podcastów. Sam korzystając z takich dofinansowań spędziłem kilka tygodni w Londynie, w Paryżu i tydzień w Monachium, nie wydając ani złotówki własnych pieniędzy. I wszystkie te wyjazdy byłyby poza moimi po prostu zdolnościami finansowymi, gdyby nie fakt, że opłaciła je z góry na dół uczelnia. Nice. Z tych wszystkich powodów uważam i mogę stwierdzić sam po sobie, że wiedząc to, co wiem obecnie na końcu drogi akademickiej, na 1000 razy, gdybym miał podejmować decyzję o pójściu na studia, no to właśnie 1000 razy bym na nie poszedł i bym miał teraz 1000 licencjatów i 1000 dyplomów MBA też bym miał. I teraz pora zaadresować część zarzutów związanych z akademią i powiedzieć sobie otwarcie. Na studia jest się dostać łatwiej niż kiedykolwiek, a ich niezaliczenie graniczy z cudem. Z kolei wiedza, którą tam poznajesz, jest w dużej mierze ogólnodostępna. Ale moim zdaniem to nie jest żaden problem uczelni, a jeśli się na to spojrzy z perspektywy nastolatka albo dwudziestolatka czy tam dwudziestolatki, to jest to w sumie nawet zaleta. Możesz w większości przypadków się utrzymać, możesz rozwijać się w dowolnym kierunku, możesz poznać mnóstwo osób, jeśli tylko chcesz albo potrzebujesz na przykład zatrudnić się gdzieś na pół etatu albo rozpocząć swój własny biznes. Możesz to wszystko robić, jednocześnie korzystając ze wszystkich dobrodziejstw uczelni. I narzekanie na to, albo mówienie na przykład, że da się nauczyć tych samych rzeczy, co na studiach przez 3 lata na 2-miesięcznym kursie, to jest moim zdaniem po prostu niezrozumienie, do czego w XXI wieku służy akademia. Bo dokładnie tak samo jak chrześcijaństwo nie rywalizuje z kursem medytacji o to, co cię bardziej zrelaksuje, albo przygotuje do pracy danego dnia, albo jak Wojsko Polskie nie konkuruje z kursem samoobrony o bycie najskuteczniejszym w nauce użycia gazu pieprzowego, akademia nie rywalizuje z żadnym kursem zawodowym. Chociaż oczywiście może pomóc w rozwoju kariery zawodowej i w sumie z reguły pomaga, ale bycie studentem ma tyle innych zalet, że nawet nie uwzględniałem tego faktu na liście. Faktu, że w zależności od wybranego kierunku, wyższe wykształcenie kierunkowe średnio zwiększy twoje zarobki od kilku do nawet kilkudziesięciu procent i na pewno w pewnych przypadkach otworzy drzwi inaczej całkowicie zamknięte. Jak na przykład pracę w administracji publicznej, czy konkretnych zawodach. Ale takie spojrzenie na akademię w kontekście rozwoju kariery zawodowej jest dla mnie z definicji krzywdzące. I w ogóle tworzenie takiej narracji, że pójście na studia to jest jakiś rachunek zysków i strat ekonomicznych, jest moim zdaniem kompletnie absurdalny. W sensie tego rachunku nie da się zrobić, bo nie da się na przykład wycenić faktu, że ktoś idąc na studia poznaje przyszłych 200 specjalistów w branży i poznaje rynek, w którym ma ochotę pracować. A może nie ma ochoty, ale i tak tych ludzi w sumie pozna. I to w samo sobie stanowi kozacką wartość. Nie mówiąc już o tych wszystkich aspektach związanych z szansą poznania siebie i szansą na to, żeby po prostu spróbować sobie różnych rozwiązań. The more you fuck around, the more you're gonna find out. And also, if you stay down here and you never fuck around, you'll never find out. Jeżeli jest tak, że rozpatrujesz akademię, to jednoznacznie chciałbym Cię zachęcić do tego, żeby dać jej szansę i powiedzieć Ci jako osobie młodej, że w XXI wieku jest to po prostu jedno z lepszych środowisk, do których możesz trafić. A jeśli jesteś już na studiach albo właśnie się na nie wybierasz, bo tę decyzję już podjąłeś czy podjęłaś, to życzę Ci powodzenia i zachęcam Cię do tego, żebyś korzystała garściami, czerpała czy czerpał z tych wszystkich zalet, które tutaj opisałem. Życzę Ci cudownego dnia, życzę Ci cudownego rozwoju Ciebie, naszego społeczeństwa, Polski, Europy i świata za sprawą Ciebie i Twoich studiów. If you stay down here and you never fuck around, you'll never find out. A teraz na koniec coś mega dziwnego, dlatego że kanał Puchacz wszedł w współpracę z Tanią Książką, taką stroną taniaksiążka.pl. Jeżeli już kupujesz z jakiegoś powodu książkę, to kup sobie ją tanio. Co za...
Dobra, w mojej głowie to brzmiało lepiej, ale w opisie jest link, mój wyjątkowy link. Jeżeli robisz zakupy na taniaksiążka.pl albo chcesz zrobić, możesz tam kupić, no właśnie, tanie książki, Jezu. I chcę tu powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że jeśli zrobisz takie zakupy i część tych środków trafi do mnie, to będę Ci niezwykle wdzięczny. I po drugie, jestem niezwykle wdzięczny marce Tania Książka za to, że współpracuje z kanałem Puchacz. Cześć!